Powołanie miejskiej spółki inwestycyjnej przede wszystkim pozwoli na sprawną realizację zadań. Przed nami nowa perspektywa unijna, nowe inwestycje, duże pieniądze, które trzeba będzie wbudować w miasto. Chcemy, żeby spółka miejska prowadziła w zamian za miasto inwestycje, żeby spółka miejska prowadziła je sprawnie, szybko, terminowo. Tak naprawdę dzięki temu nasi pracownicy Wydziału Inwestycji przejdą do miejskiej spółki. Oczywiście, że trzeba będzie zatrudnić dodatkowe osoby, ponieważ inwestycji jest naprawdę bardzo dużo i w nowej perspektywie będą kolejne. Do tego chcielibyśmy mieć lepsze relacje z inspektorami nadzoru budowlanego. Może to będą nasi wewnętrzni inspektorzy w ramach spółki. Kolejnym ważnym elementem do prowadzenia miejskiej spółki jest kwalifikacja wydatków. W związku z tym, że wszystkie wydatki związane z realizacją inwestycji są wydatkami majątkowymi, w związku z tym i wydatki związane z prowadzeniem spółki również będą wydatkiem majątkowym. Dzięki temu będziemy mieli lepsze wskaźniki, będziemy mogli dynamiczniej reagować, będziemy mieli lepsze wskaźniki finansowe. Jest to istotne z punktu widzenia całego budżetu.